tym miejscu do niedawna wisiały plakaty wyborcze Andrzeja Wiśniewskiego, kandydata na prezydenta Grudziądza w zbliżających się wyborach samorządowych. Wisiały, ponieważ zdaniem Andrzeja Wiśniewskiego zostały skradzione. Zgłosiliśmy tę sprawę dzisiaj do prokuratury, jacyś nieznani na razie sprawcy. Usunęli moje plakaty z wielu grudziąckich ulic, gdzie zostały powieszone. Mamy oczywiście pewne podejrzenia. Mam nadzieję, że prokuratura szybko ustali, kto jest sprawcą tego. Kto usunął wyborcze banery ze słupów oświetleniowych? Andrzej Wiśniewski nie podaje konkretnych nazwisk, jednak ma pewne podejrzenia co do winowajcy. Prowadzimy od dłuższego czasu wymianę korespondencji między nami a zarządem dróg, do którego się zwracaliśmy w tej sprawie. Dostaliśmy wykaz ulic, na których jakby można to zrobić. I dostaliśmy również pismo. Tak, dostaliśmy również pismo od zarządu dróg w którymś momencie, które nas bardzo zaskoczyło, mianowicie, że ze względu na to, że nie mieliśmy, jak twierdził zarząd dróg, pozwolenia na zajęcie pasa drogowego, więc oni się domagają, żeby te plakaty zdjąć w ciągu 24 godzin. No nie dali nam możliwości, ponieważ dostarczyli nam to o godzinie 12 w piątek, natomiast 4 godziny później mieliśmy już sygnały z miasta, że jakieś dziwne ekipy działają w mieście i albo zdejmują, albo niszczą te plakaty. Zdaniem Andrzeja Wiśniewskiego od roku 2011, kiedy to wszedł w życie nowy kodeks wyborczy, otrzymywanie zezwoleń w czasie trwania kampanii wyborczej na wieszanie plakatów nie jest konieczne. Jak podaje, są rozstrzygnięcia sądów administracyjnych w tej właśnie sprawie. W okazji dowiedzieliśmy się ponad wszelką wątpliwość, że od roku 2011, czyli jak wszedł w życie kodeks wyborczy, otrzymywanie zezwoleń na zajęcie pasa drogowego jest po prostu, nie ma potrzeby zdobywania takiej zgody. Są na to liczne rozstrzygnięcia i sejmiku, znaczy i kolegiów odwoławczych sejmiku, ale i wyroków sądu administracyjnego. Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego czy też uchwała są formalnie wiążące tylko w konkretnej sprawie. Zdaniem jednak kandydata na urząd prezydenta Grudziądza w tym przypadku sprawa jest pewna. Że w tym wypadku kodeks wyborczy jest aktem wyższego rzędu nad ustawą o drogach publicznych. I tam wszystko jest bardzo szczegółowo wyjaśnione. W związku z tym po pierwsze liczymy na to, że prokuratura ustali sprawcę tej kradzieży. Natomiast to będziemy się domagali i odszkodowania z tego tytułu, no i oczywiście wrócimy do akcji plakatowania, ponieważ mamy do tego prawo i będziemy z tego prawa korzystać. Andrzej Wiśniewski zapowiada, że swoje plakaty powiesi ponownie na tych samych słupach, co poprzednio. Oczywiście będziemy dalej wieszać, natomiast no, domagamy się stanowczo zwrotu kosztów, jakie ponieśliśmy, ponieważ to nie było za darmo, to kosztowało nas i wyprodukowanie plakatów, i tego, na czym były wieszane, i rozwieszenie tych plakatów, i w związku z tym uważamy, że jest to przestępstwo przeciwko wyborom, niedopuszczalne, karalne, i będziemy się starali, domagali wyciągnięcia z tego konsekwencji.